Z okazji 65. rocznicy działalności Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie pani dyrektor Danucie Balcerowicz i wszystkim pracownikom biblioteki z serca dziękujemy za propagowanie czytelnictwa wśród wejherowian, za kształtowanie kultury czytelniczej, a nade wszystko tworzenie nowoczesnego oblicza biblioteki. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie jest kontynuatorem bogatych bibliotekarskich tradycji, sięgających czasów Jakuba Wejchera. Dzisiejsza jubilatka po latach niefunkcjonowania w okresie wojennym utworzona została w trudnym powojennym okresie w 1946 roku. Dla władz miasta Wejherowa jednym z celów i kierunków rozwoju kulturalnego miasta jako ośrodka kulturotwarczego i duchowej stolicy Kaszub najważniejszym jest zapewnienie mieszkańcom pełnego dostępu do dóbr kultury, w tym stworzenie możliwości korzystania z nowoczesnej biblioteki. Z okazji pięknego jubileuszu całemu zespołowi Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej życzymy spełnienia marzeń, wszystkiego co najlepsze, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Niech praca wśród książek daje wiele satysfakcji, a czytelnicy niech z przyjemnością i zadowoleniem korzystają z dobrodziejstw szacownej księżnicy. Chciałbym zaprosić do siebie pana Rafała Szlasa, tutaj do nas, prezesa klubu sportowego Gryf, i z największą przyjemnością przekazać panu prezesowi gratulacje z osiągnięć, które klub sportowy ma w ostatnim okresie. Pięknie się składa, że są to osiągnięcia, które wpisują się w 90-lecie działalności klubu. I nie jedna instytucja by marzyła, żeby akurat przy tak pięknym jubileuszu mieć takie sukcesy. Są one niepodważalne. Nie ma nawet nad tym co dyskutować, tylko należy się cieszyć i radować. Jest to wielki sukces dla klubu, a przede wszystkim dla zawodników i dla trenera. Pokonanie takich drużyn jak Korona Kielce czy Górnik Zabrze to naprawdę jest niesamowita satysfakcja. Ja jeszcze jak młody chłopak pamiętam jak Górnik Zabrze grał z AS Romą i wtedy ile to emocji było. A dzisiaj nasz klub wejherowski Gryf pokonuje Górnik Zabrze u siebie na boisku. Więc możemy się tylko radować i cieszyć. Tą radością chciałem się podzielić z zawodnikami. Akurat tak się złożyło, że na dwa spotkania nie udało się przybyć. Liczę, że jeszcze uda się jakieś spotkanie zorganizować w taki sposób, żeby zawodnikom nie zakłócił to czas. Tym bardziej, że są moją decyzją nagrody pieniężne dla zawodników, więc trzeba by było formalności też załatwić, więc prosiłbym o jakąś możliwość, nawet uzgodnioną z panem Michałem, znalezienie takiego terminu, żeby można było je przekazać. Wręczam panu z największą satysfakcją gratulacje dla klubu, który może naprawdę być dumny i cieszyć się z tych osiągnięć. Jest to też duma dla nas mieszkańców Wejherowa i całego miasta. Przekazuję gratulacje. Proszę również gratulacje przekazać panu trenerowi. Dla niego są też nasza radość sukcesu, jak i gratulacje też dla wszystkich zawodników. Oprócz tego, proszę bardzo, przekazuję panu pismo mówiące o tym, że wycofuję sprawy sądowe. Zresztą dzisiaj była też taka krótka informacja. Są to sprawy sądowe na drodze administracyjnej, czyli dotyczące spraw NSA. Tutaj akurat w długim okresie miała się odbyć sprawa, ale i też na drodze cywilnej, gdzie akurat ta droga cywilna w naszym odczuciu mogłaby być z punktu widzenia składających dla nas skuteczna, ale wycofujemy to wszystko.
chcąc, żeby naprawdę stworzony był dobry klimat, dobra atmosfera wokół drużyny i żebyśmy naprawdę się radowali takimi wspaniałymi sukcesami, jakie do tej pory były. Oprócz tego z największą przyjemnością przyznaję panu medal. Medal jest dla klubu sportowego Gry. Medal Róż. Wyróżnienie drugie po medalu Miasta Wejherowa, które może przyznać prezydent miasta. I z największą przyjemnością w tą akurat rocznicę 90-lecia, gdzie zakończona jest takimi wspaniałymi sukcesami, z ogromną satysfakcją ten medal panu wręczam. Tu jest decyzja o wręczeniu tego medalu i tu z największą przyjemnością ten medal panu przekazuję. Szanowny panie prezydencie, szanowna rado, chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie w imię swoim, jak i zarządu, piłkarzy i trenera. Medal Róży, który jest uhonorowaniem sukcesu oraz 90-lecia klubu, jest dla nas naprawdę wielkim wyróżnieniem, ponieważ, tak jak pan prezydent wspomniał, te trzy zwycięstwa, które chciałbym przypomnieć, z pierwszoligowcami. Dwa zwycięstwa z zespołami z ekstraklasy nie były dziełem przypadku, były efektem ciężkiej pracy piłkarzy, trenera, działaczy, jak i wszystkich osób, sponsorów, którzy dobrze życzyły temu klubowi. Gryf bierze udział w tworzeniu historii miasta, a poprzez wyniki w Pucharze Polski promuje Wejherowo w całym kraju. Nie należy również zapominać o rozgrywkach trzeciej ligi, w których obecnie znajdujemy się na drugim miejscu i otwiera się ogromna szansa na awans do drugiej ligi. Wierzymy, że za tym odznaczeniem pójdzie pomoc dla naszego klubu w postaci znacznej dotacji w przyszłorocznym budżecie miasta. Gdyby stało się inaczej, gotowi jesteśmy oddać ten medal, gdyż byłby on gestem na potrzeby chwili, a róża, która się w nim znajduje, mogłaby nas skuć zamiast napawać dumą. Po ogłoszeniu decyzji pana prezydenta o wycofaniu spraw sądowych związanych z obiektem przy Wzgórzu Wolności w ramach budowania lepszej współpracy ponawiamy propozycję przekazania stadionu do miasta. Jako zarząd zrobimy wszystko, aby stadion, który jest strategicznym miejscem miasta, mógł się rozwijać i służyć wszystkim mieszkańcom Wejherowa. Jestem ogromnie dumny, że mogę piastować funkcję prezesa w moim ukochanym klubie i zrobię wszystko, aby Gryf na dobre zagościł w sercach wszystkich mieszkańców Wejherowa. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Zapraszam do siebie pana Piotra Szoda. Proszę państwa, przed nami jest pan Piotr Szoda, który zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie kierowców komunikacji miejskiej, który odbył się w dniach 20-30 września 2011 roku w Krakowie. Za kulturę osobistą, za szerokie spektrum różnorodnych umiejętności, w tym perfekcyjną znajomość przepisów kodeksu drogowego, właściwą obsługę pasażerów, udzielanie pierwszej pomocy, profesjonalne prowadzenie autobusu w warunkach miejskich, za promowanie też komunikacji miejskiej jako zasługującego na zaufanie przewoźnika, nade wszystko za godne reprezentowanie i promowanie miasta Wejherowa. Z największą przyjemnością przyznaję panu Nagrodę Prezydenta, bo naprawdę cieszymy się, że mamy takich wspaniałych działaczy, którzy potrafią w swojej pracy zawodowej osiągać sukcesy i zadbać o to, żeby było pięknie, bezpiecznie i przyjemnie. Z całego serca panu za to dziękuję i radujemy się wszyscy, że w skali kraju jest pan najlepszy. Serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Chciałbym powiedzieć, że to zaszczyt reprezentować Wejherowo, ale powiem, że to jest niezwykle łatwo reprezentować Wejherowo, bo spotkałem się z takimi wyrazami sympatii ze względu właśnie, że przyjechałem z Wejherowa w
wszyscy byli, urodzili się lub mieszkali w Wejherowie. Naprawdę wydaje się, że Wejherowo jest w całej Polsce naprawdę bardzo miło odbierane. I dzięki temu ja byłem miło odbierany. I dlatego jest to wyróżnienie. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy serdecznie i gratulujemy.